Wow! Ale ciężko mi jest wstać. Dobra, o, wstałem z łóżka. Wow, siemanko, Lucky z tej strony. Jaka piękna dzisiaj pogoda, ale będzie super magiczny dzisiaj dzień. Czekajcie, słyszycie ten śpiew ptaków? Jak ładnie ptaki z samego rana śpiewają. O, tam zobaczcie, papugi tutaj gniazdo wybudowało obok naszego domu i idę je właśnie nakarmić, Pamiętacie mamuta z epoki lodowcowej? Tu właśnie mam takiego mamuta, opiekuję się nim, już w ogóle na stronie internetowej tutaj poczytałem w swoim telefonie, o tutaj wziąłem do lewej ręki telefon, to już wam czytam, jak trzeba było się opiekować właśnie mamutem, tu było napisane, że trzeba go karmić, w ogóle wiedzieliście, że trzeba karmić mamuta 4 razy dziennie? On tyle potrafi jeść normalnie, dlatego jest takim dużym stworzeniem. Dobra, macie, ćwir, macie, jedzonko, trzymajcie, dobra, ptaszki nakarmione, no to schodzimy na dół. Frania? Co ty tam robisz? Co ty tam robisz u samej góry? Ja cię kręcę. No zobacz, tutaj gniazdo papugi sobie wybudowały, postanowiłem, że je nakarmię. No ja cię, ale ładne, dobra. Ja tutaj sobie pozbieram twoje kamery, Laki, wiesz? Jaki wielki mamut. Dobrze, ale... Nie, czekaj, jak moje kamery? No, kamery mi się dzisiaj przydadzą, bo chcę coś tam zrobić. Ale ty i tak ci chyba nie nagrywasz, nie? Ale nie, no ja dzisiaj nagrywam, wiesz, mi są potrzebne kamery, bo ja codziennie dodaję filmy, no i ale... będę nagrywać codziennie filmy, prawda widzowie? Prawda, że chcecie codziennie filmy, żeby były na moim kanale, dlatego teraz kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Dobra, nie możesz mi chyba zabrać tych kamer wszystkich, no jakąś jedną mi może zostawić. Wziąłem wszystkie, no, wszystkie wziąłem, bo mi się wszystkie przydadzą, a ty przecież i tak idziesz z dużym doneteru, bo musicie... To być kwarty, bo to budówkę robicie. A no właśnie, ja wam zapomniałem powiedzieć w ogóle. My dzisiaj z dużym idziemy do Netheru, robimy wyprawę do Netheru. Wyobrażacie to sobie? Robimy dobudówkę do naszego domu. Jeśli chcecie, żebyśmy zrobili dobudówkę, znaczy będziemy robić dobudówkę, to napiszcie w komentarzu dom. Dom ze złota i wtedy będziecie z nami budować dom budówkę. Czekaj, pomóc ci? No właśnie tak czuję, że o coś się tutaj zaparłem. No tu był dzbanek jakiś, no i... Ja ci, ale ja jestem dziwny. Dobra, ale wiesz co, przywiozłem ci jedzenie dla mamuta. Dla mojego kumpla najlepszego. O, siemanko, super. Mamut. Wiesz, ile już informacji wiem na jego temat? My musimy sprzątać po nim 3 razy dziennie. Bo tutaj czasami ogólnie no jakieś robi tam wyprawy swoje i karmimy go 4 razy dziennie, wyobrażasz to sobie? No co ty, to on tak dużo je? Bardzo dużo je, to jest wielkie stworzenie. Dobra, to co, idziemy do tego Netheru, tam gdzie się umawialiśmy? Tak, ale wiesz co, a masz wszystko przygotowane? Jakieś tam kilofy, jakiś armor i w ogóle? Czy idziemy tak po prostu? Kilofy to ty masz na pewno. Ty zapomniałem dzieciom, bo ostatnio dzieciom wziąłem pady od PlayStation i zapomniałem im oddać, bo ostatnio za dużo grali, ale to dzisiaj im oddam. Ale nowe PlayStation wyszło, nie? Teraz. Tak, PlayStation 5 teraz jest, właśnie premiera była dzisiaj. Dobra. No i ciężko było w ogóle dostać to PlayStation 5, bo wszyscy chcieli kupić w ogóle i nie ma dostępnych egzemplarzy. Naprawdę tak szybko się wysprzedało jak świeże bułeczki? No to... No, a kiedy ty sobie kupisz taki PlayStation? Kiedy nagramy odcinek o tym? O, będziemy nagrywać odcinek z PlayStation i z Minecrafta. Dobra, dawaj, pozbieramy ten Nether. Masz kilof może i te kwarce pozbieramy. Rzucę ci. Ten dom ogólnie, ta dobudówka, to na przykład będzie, jak ty czasami u mnie grasz sobie, przychodzisz grać, to jak będziesz zmęczony, to tam, gdzie wybudujemy tą dobudówkę z Netheru, to będziesz mógł sobie tam czasami przenocować, nie będziesz musiał wracać do siebie do domu tak daleko. Dobra, wiesz co, bo tu jest tak ciepło, popatrz, tu jeszcze jakiś emerald tu jest.
Popatrz. Aha, aha, widzę, widzę. Ale dobra. To ostatni, bo wiesz co, bo ja już jestem tak głodny, spać mi się chce i może wróćmy już do domu, co? I trochę strasznie tu jest. Nie, 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 poczekaj jeszcze chwilę, ja muszę wyzbierać więcej tych bloków, bo jest nam więcej tego potrzebne. To wiesz co, to ja sobie zrobię tu taką krótką drzemkę w tym momencie. O! Jak drzemkę? Jak drzemkę? Tutaj? On chce iść spać w nederze. Dobra. O nie! Nie! Duży! Wow! Co ty narobiłeś? Ej! Ej! Kto to? Co to? Ej! Ej! Co to jest za... Dobra. Co to jest za dobra. Typek? Tam jest portal! Stary. Tam jest portal! O nie! Łapać go! Chodź szybko za nim! Ej! Jak... Co ty? Duży! Łóżko ludzki! Wchodzimy do portalu do świata! Ty! Ty, to ty nie wiedziałeś ogólnie, że jak się śpi w nederze, to łóżko wybucha? No nie, nie wiedziałem, bo ja pierwszy raz tu jestem, no. Pierwszy raz wzięliśmy na taką wycieczkę długą. Nie no, chodź, wracamy. Kto to, co to było? Ciekawe, on wyszedł z tego łóżka, jak wybuchło. No, udało się, jestem. Gdzie ty wpadłeś? Lucky, co ty robisz? Ej, wiesz co? To co, ty, to teraz wracamy do domu, nie? Pamiętasz, jak tutaj w Nintendo, a nie, ciebie nie było, TGPlay ogólnie tutaj w Nintendo był, wbiliśmy tam, bo tutaj był taki świat gier, do Creeperowego świata wbiliśmy, ale to nieważne, to w wcześniejszym filmie było. Ej, panie mamucie, gdzie pan tutaj stoi? Przecież pan był tam w ogródku. Patrz, wyszedł na spacer. Ej, chodź, wracaj mamucie do mnie na ogródek, chodź, dobra, weźmiemy go. No, ale wiesz co, ej, jest w ogóle Lakuś w domu? Czy masz go skądś odebrać? Ja muszę odebrać Lakusia, wiesz? A, no dobra, to ja ci już nie przeszkadzam, to ja lecę, siemanko. No, cześć. Co jest? Już biegnę, dobrze, już Lucky, spokojnie. Lucky, chodź tutaj szybko. No jestem w salonie, gdzie jesteś? Patrz, no jestem tutaj. Co tam się stało? Ja się położyłam tylko spać, do łóżka i cały ten wybuchnął, cała nasza sypialnia. Nic się nie stało, mam dużo ogólnie budulca do budowania, byłem w niederze, tutaj mogę na razie taką łatkę załatać, ale ja muszę iść odebrać Lakusia, to nie ma się co obawiać. Lakuś? Co tutaj się dzieje? Gram sobie na konsoli, tata. Wiesz? Lakuś, czemu ty tak dziwnie mówisz? Trzymaj, bo właśnie ostatnio wam pady zabrałem, to trzymaj tutaj pady. Okej, dzięki. Już możesz... Dzięki. Tata, ty idę być... coś sobie zjeść. Ja nie miałem cię odebrać? Teraz? Nie, ja... Wiesz co, muszę iść spać do góry. Siemanko. Nie wiem, nieważne. O, wziął konsolę do siebie do góry. Przecież on u góry nie ma telewizji nawet. Nie wiem, poszedł do góry spać. Słuchajcie, jest taka sprawa, że ta dobudówka z Netheraku będzie w tym kierunku. Zrobimy ją... Tutaj taką dobudówka będzie. Wydaje mi się, że w tym miejscu. To tutaj, to boisko chcemy przenieść w tym miejscu. Będzie tutaj lekka przebudówka. Nie poznacie w ogóle naszego domu. Będzie superowo. W końcu coś nowego. Dobra, to jeszcze się tym zajmę. Ekipę remontową tutaj przyprowadzę. Mam materiały budowlane. W sumie telefon też mam, to mogę już zaraz zadzwonić i się spytać, może jeszcze kupię jakieś materiały budowlane związane właśnie z tą dobudówką. O! Lakuś? Dada, nie odzywaj się do mnie, miałeś po mnie przyjechać, ale czemu nie przyjechałeś po mnie? Ja już czekam, z drugiego końca miasta idę, no i już jestem tak zmęczony, że naprawdę nie chcę mi się z tobą rozmawiać. Ale ja miałem po ciebie przyjechać, Ale przecież ty przed chwilą byłeś w domu, ty jesteś... Jak, czemu ty masz do mnie pretensje, jak ja cię widziałem w domu? No, to nie wiem, to może to była jakieś zwidy to były, ale nie mam pojęcia, naprawdę. Ja teraz już idę, bo jestem bardzo wkurzony na ciebie. Nic się nie stało, wydaje mi się, no nie wiem, no... Ty, tata, no dobra, to no nie obraziłem się tak bardzo na ciebie, ty, ale... Gdzie jest mój telewizor? Ej, no właśnie! Wziąłeś konsolę ostatnio do góry, ale gdzie jest mój telewizor? Jak nie wziąłem żadnej konsoli, tata, nie gadaj mi tutaj takich rzeczy, no bo naprawdę nie wziąłem tej konsoli. Ej, czekaj, bo parę rzeczy tutaj brakuje, ja muszę... Ty, no tutaj brakuje łóżka, ale to wiem.
W ogóle parę rzeczy mi poznikało. Kto by w moim domu? Czemu ja w ogóle... czemu Lakuś mówi, że go tu nie było, a tak naprawdę był? Jest dwóch Lakusiów? Nie no, niemożliwe. To jest coś jest nie tak. O, Frania tu jest. Hej, Frania. O, cześć. Cześć, Laki. Wiesz co? Chciałabym cię masz poprosić. W ręku? Masz... Takie mydło kamień. To jest takie mydło. Aha. Wiesz co? Chciałam cię poprosić o stak diamentów. No. Proszę. No, możesz mi przekazać? Ty... Dobrze, dam ci. Proszę. O, dziękuję. Proszę. Dobra, to ja skoczę sobie na zakupki. Cześć, będę później. Coś dziwnego. Frania chce ode mnie tyle diamentów? Nie. Coś mi tu nie gra. Poczekajcie chwilę. Gdzie ona jest? Nie. W którym kierunku idzie? Tutaj przez żywopłot ją widzę. Patrzcie. Ciekawe, jakie zakupy? Jak tutaj w ogóle sklepu nie ma z zakupami? Dobra, to sobie pójdę do sklepu z łóżkami. Gdzie ona idzie? Dobra. Ej, czekajcie. Jak to się stało? Tu jest jedna Frania? No już tutaj działkę zamykam. A tu jest druga Frania. Hej Franiu. No hej Laki, co tam u ciebie? A ty przed chwilą mnie nie poprosiłaś o stak diamentów? Laki, ja bym cię poprosiła aż o stak diamentów, przecież wiesz, że oszczędzamy teraz, bo chcemy na wakacje jechać. No tak, jeszcze tą dobudówkę do domu robimy, ale... No właśnie. Tam widzę, zobacz. Zobacz, kogo tam widzę. Ja nic nie widzę, ja muszę iść, bo ja muszę ciasto piec. Zaraz z piekarnika wyciągam, wiesz? Dobra, okej. Tutaj trzeba stawić jedno łóżko. Okej, mamy to. Ej, słuchaj, możesz mi zwrócić te stak diamentów? Tam jest moja normalna Frania, a ty tutaj chyba się... Tutaj drugie łóżko. Przepraszam, okay. Ty chyba się przebrałaś, co? Halo? Dobra, trzecie łóżko. Okej. Okay. Dobra, jeszcze... Tutaj wracamy. No co, Laki? O co chodzi? Nie dość, że dziwnie mówisz, to przebrałaś się na pewno za Franię. Zmieniłaś skina na serwerze. Ej, przyznaj się. Nie, niekoniecznie. Dobra, to tutaj postawiam łóżko. Trzymaj. Muszę lecieć. Duży. O, dobra, tutaj ktoś do mnie dzwoni. Tutaj jakieś łóżko słyszałem, że tutaj... O! W ogóle ale... muszę ci powiedzieć, że muszę sobie tutaj położyć. Patrz, położyłem i o, leży już tutaj to. Ej, pamiętasz jak byliśmy w Nederze na początku? No, pamiętam. I uważaj, bo tam... O, idealnie. Czekaj, mam pomysł. To co z tym jest nie tak? Zrobiłem pod spodem coś takiego i jak coś, nie wiem, jak coś z dołu zobaczy, jak tutaj się pojawi, to będę dawał ci znać. No dobra, no to ja z tobą tu też poobserwuję, tutaj przez okno będę obserwować, ale to co z nim jest nie tak? Nie wiem, zaraz się okaże, no to co z nim jest nie tak, no sam nie wiem. Siup! Pójdź po prostu spać. I zobaczymy. Ej, czekaj. Okay. Duży, co ty tu robisz? Czekaj. Duży, co ty tu robisz? Laki, no... Ej, Duży, co ty tu robisz? Co się stało? Co się dzieje? Ja jestem prawdziwym Dużym. On się... wziął wszystkie kurczaki. Manko! Kto jest prawdziwy Duży? On mi wziął wszystkie kurczaki, patrz, i ucieka z tymi kurczakami z domu. Jak? Laki, co się stało? Nie, poczekajcie. Patrz. On wychodzi, patrz, wziął mi wszystkie kurczaki, Laki. Ja nie wiem, co już mam robić. Ja widzę... No dobra, Laki. Ty Duży, ale czemu on jest podobny do ciebie? Nie wiem, ale czy on wyszedł właśnie z tego miejsca do spania? No tak, dlatego ci mówiłem, że to jest coś dziwnego, że ta kołdra i ta poduszka jakby coś powodują, że... A to, czy tam na dole coś powstaje? Nie jest przypadkowo może ten łóżko-ludek, który powstał w Netherze, jak one wybuchło? I co myślisz, że on może pod każdą postać się jakby... No tak. Jakby, nie wiem, zamienić się może na przykład w ciebie? Tak. Bo ja widziałem dzisiaj też dwie Franie.
No nie, no to on na pewno wyskakuje z wszystkich miejsc do spania w każdym domu. Chodź do siebie, zobacz, czy masz wszystkie rzeczy. Chodź, no nie mam właśnie, chodź pogadamy jakoś z tym skrzynkrutkiem, albo spróbujemy go jakoś przywołać może, co? O ja cię, no dobra, no idź szybko zobaczyć, ja muszę po kurczaki jechać do domu. Okej. Ja, ale na serwerze normalnie tutaj się sklonowali ludzie. I ja nie wiem, jak to wszystko będzie się dalej funkcjonowało. Jestem sobie u góry, położę się spać i nie wiem, jakoś trzeba go, macie jakieś plany? Laki, powiedz mi, czemu brakuje wszystkich rzeczy u mnie w kuchni? U mnie brakuje połowy sprzętu takiego potrzebnego, połowy stołu, połowy wszystkiego. Nie mam gdzie makijażu zrobić. Co ty zrobiłeś z wszystkimi rzeczami? Tata, ja nie mam konsoli tak samo i wszystko, no dosłownie nic nie ma. Nawet ściany nie mamy w domu, no popatrz. No ja nie wiem, co się dzieje. To jest chyba wina takiego... Widzicie ten przedmiot tutaj? Pościel, prześcieradło, tutaj takie drewno. No i tam spod spodu coś wyszło w trakcie, gdy ja byłem z dużym znederem. Wybuchło to właśnie i wyszedł jakaś jedna osoba i ta postać okazuje się, że może się zamieniać w każdą inną. Widziałem ciebie, Frania, razy dwa. Lakusia widziałem też dwa, dlatego zapomniałem ciebie odebrać właśnie, bo myślałem, że już jesteś w domu. Pozbywamy się ich wszystkich się pozbywamy, musimy się ich koniecznie pozbyć. To jedziemy na policję, jak najszybciej. Jedziemy na policję to zgłosić i będziemy obserwować, nie wiem, gdy ty tu wrócisz, bierz Lakusia, Franka. Jedziemy na policję i z policjantem ty tutaj wrócisz i będziesz obserwować, co się dzieje z tym miejscem do spania. Dobra, jestem za, w którą to stronę, na komisariat? Na komisariat prosto. Tutaj trzeba wyjechać, bo to jedzenie dla mamuta. Naprawdę, no wszystkie konsole zniknęły. Wszystko. Dobra. Prosto czy w lewo? Prosto. Dobra, tutaj jedziemy. Tutaj w prawo możesz. Ale czemu... W ogóle wydaje mi się, że ten Ludek, który wyszedł z Nenderu, to on też tego mamuta... Prosto. Widziałaś, że ten mamut jest cały czas na środku ulicy? I tutaj. Tak, on jest cały czas jest na środku. Dzień dobry, o co tu chodzi? Czemu wiesz, mandacik dostaje pan? Ups. O nie, Laki, posłuchaj. Zagalopowałem się trochę, przepraszam pani. Musisz wytłumaczyć jej teraz, o co chodzi wszystko. Pani policjantko, niech pani posłucha. Musi pani jechać do naszego domu i wyjaśnić całą sytuację, bo my już tak dłużej nie potrafimy. Laki mówi, że widzi dwie mnie. Dwóch dużych. Jest jedna osoba tutaj na serwie naszym, która potrafi nawet być panią. Może być panią policjantką, może być nawet mną. Zmienia skiny sobie od tak, a nie można zmieniać skinów, bo wtedy ktoś jest tą osobą, którą nie powinien być. Naprawdę? To jak najszybciej musimy cię prędzej jechać pod ten dom i sprawdzić to. Jedziemy. No, dobrze, tylko proszę ostrożnie, tutaj ten mamut jest mój, ja go karmię, 4 razy dziennie trzeba go karmić, o tutaj jedzenie mi przywiózł duży. Dobra, wchodzimy. Dzień dobry, czy coś tutaj się dzieje? Proszę skontrolować tutaj, czy wszystko jest okej. Telewizor był w tym miejscu, konsola nowa, PS5, premiera była dzisiaj i dostałem przedpremierowo, no i nie ma tego nic. To gdzie jest to miejsce do spania, co tam pan mówił, że coś jest z nim nie tak? No tutaj, dobra. U góry. Ja tutaj. Chwila. Teraz to tak się kładę. Tutaj wyskakuję z łóżka. Tutaj wchodzę z tego miejsca i tutaj teraz się zmieniam we Franka, tak. Co? Dobra. Się zmienił we Franka? I masz dowód, a przecież Franek to wiesz, że mój synek. Czekaj, pogadam. Teraz tutaj zabierzemy wszystkie cenne rzeczy, prezenty. Dzień dobry, pani policjantka mówi z tej strony. Czy pani pada z synem Lakiego? Cześć, tata. Nie uciekaj ode mnie. Cześć. Nie. Ja jestem synem pana Lakiego. Tak. Nie podchodź. Proszę tu nie wchodzić. Czemu? Tata, wpuść mnie do domu. O nie, dobra, mam pomysł. Wykryli mnie. Patrzcie. Teraz, uwaga. Dobra, to ja jestem prawdziwy Laki.
Chodź tutaj, wchodzę do domu. Jak pani coś z tym zrobię, bo ja tego dłużej nie zniosę. To ja jestem... Jestem prawdziwym lakim. Dobra. To no zrobi coś pani z tym? Tego łapcie, to jest on, prawdziwy laki. Ale nie, no to nie jestem ja, ej, to nie jestem ja. Na komisariat z nim, na komisariat. To jest pomyłka, ten z tyłu to jest nieprawdziwy. Niech wynosi się z mojego domu. Ten z tyłu to jest nieprawdziwy. Chodźmy, bierzmy go. Ja nie wiem, kto jest prawdziwy, kto nie. Musicie to jakoś rozwiązać. Bierzmy go, dobra. To ja jestem, ej, to ja jestem. Do policyjki, dobra. Do policyjki, dobra. Koniec już tego, czekajcie. Spójrzcie, to jestem z tym, tylko tutaj z Krzykolutkiem, to wszystko jest nagrywane. Co jest nagrywane? Spójrzcie, ja jestem tutaj, mam postać z Krzykolutka, a tak naprawdę to jestem aktorem, którego Frania zatrudniła. Nie no, ale że Franek, jak to? Nie no, słyszę, tutaj głodny jesteś, co masz tutaj, jedzonko? Ja nie wiem, co dzisiaj się stało, ty też pewnie nie wiesz, co? To trzymaj. Teraz już wiesz, po co mi były te wszystkie kamery. Oddaję ci je tutaj, proszę bardzo. O. Czyli co, wy film nagrywaliście teraz w tym momencie, się okazuje? Tyle kamer! Mogę sobie jedną wziąć, mama? Pewnie, to samo dla moje. Ej, ale słuchajcie, patrzcie na to, uwaga. Wow, zjadł to. On fajnie je. No. Ja go nauczyłem właśnie, że z góry potrafi tak zjeść marchewkę. Oni najbardziej marchewki lubią. O, ale ten muszę ci powiedzieć, że naprawdę fajna sprawa, bo się tak nabrałeś na to. Jak ty widziałeś dwie franie albo dwóch dużych, to była naprawdę fajna sytuacja. Słyszałeś, Lakuś? No a gdzie są te wszystkie rzeczy? Telewizor, konsola? A one są pochowane w piwnicy, także o to się nie musisz martwić. A, ale troszeczkę nie wiedziałem, co dzisiaj jest, ale jeśli dotrwaliście do końca, to dziękuję. Codziennie filmy są na moim kanale i wbijajcie, pod tym filmem jest link w opisie, wbijajcie na mojego Facebooka i siemanko. Siemanko, pa, pa.